Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś gościem naszego programu jest profesor Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, szczęść Boże. Zaczynamy od tematu, który wydaje się, że najbardziej interesuje teraz młodych Polaków, młode rodziny. Program Pierwsze Mieszkanie, czyli 2% kredyt hipoteczny, został wstrzymany ze względu na zbyt duże zainteresowanie i wyczerpanie puli środków na ten rok. Tego można było się spodziewać? Ja myślę, że wszystko jest tutaj bardzo dobrze zaplanowane, jak również to, że są zaplanowane środki pieniężne na kontynuację tego programu, dlatego mam nadzieję, że to jest jakieś tylko chwilowe, techniczne wstrzymanie, gdyż przypomnę, ten program jest zaplanowany nie tylko na jeden rok czy na dwa lata, tylko do 2027 roku, że łączna kwota dofinansowania została zwiększona w ostatnich tygodniach przez jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez rząd Mateusza Morawieckiego, bodajże z 11 miliardów do 16 miliardów, jeśli chodzi o dofinansowanie. Przypomnę, że tak, owszem, należało się spodziewać takiego dużego zainteresowania po tym, jak wcześniej przecież był zastój, była zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych i młodzi ludzie właściwie nie mieli możliwości zaciągnięcia kredytu na swoje jedno, jedyne mieszkanie. Natomiast ten program to umożliwia, odwraca tą sytuację na sytuację dobrą, oczekiwaną przez młodych i dlatego trudno się dziwić, że wszyscy złożyli te wnioski, a niestety w ostatnich tygodniach roku przy tej niepewności politycznej, przy niepewności, co będzie z tym programem, przy pojawieniu się innych propozycji z innych ugrupowań, które wybory wygrały i teraz utworzyły nowy rząd. Myślę, że to też spowodowało, że jeszcze bardziej gremialnie ludzie zainteresowani tym kredytem ruszyli do banków, złożyli wnioski. Tych wniosków wpłynęło ponad 90 tysięcy, blisko 60 tysięcy udzielonych kredytów. To nieco więcej niż poprzedni rząd zakładał, bo zakładał około 50 tysięcy, ale suma summarum chyba wydał te około 800-900 milionów na te dopłaty, które były przewidziane. W związku z powyższym no to jest sukces. Nie jest sukcesem to, że ceny wzrosły w niektórych miastach bardzo, ale ceny będą wzrastały, jeżeli właśnie będą takie ograniczenia tego programu. Trzeba jeszcze bardziej informować, że pieniądze są na ten program, że on będzie kontynuowany, tak żeby deweloperzy mogli zaplanować odpowiednie budowy w dłuższym terminie, aniżeli tylko kilku miesięcy czy roku, a młodzi, żeby mogli zaplanować i mieć taką pewność, że jeżeli dzisiaj nie złożą wniosku, to nic się nie dzieje, bo mogą go złożyć za rok i również takie dofinansowanie otrzymają. Także to jest po pierwsze zupełnie odwrócenie rynku z zapaści na rynek, który się rozwija. Zupełna, bardzo dobra możliwość dla rodzin przede wszystkim na pozyskanie swojego własnego M, czy to mieszkania, czy to domu, bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj są też możliwości w tych pieniądzach wybudowanie domu. Myślę o terenach wiejskich, gdzie działka można kupić nie za takie duże pieniądze, no i gdzie można na przykład już w jakiejś technologii nawet i postawić dom taki 100-140-metrowy, gdzie można spokojnie mieszkać z rodziną. I myślę, że właśnie w tą stronę też ten program powinien się rozwijać, czyli nie powinien się rozwijać w stronę wykupu małych kawalerek w centrum dużych miast, tylko w stronę większych mieszkań dla rodzin 50-metrowych i większych w średnich miastach, w nie największych miastach lub właśnie na terenach wiejskich, bo przecież myśmy w Uniwersytecie Ekonomicznym prowadzili na ten temat badania, prowadziliśmy ankiety w Stowarzyszeniu Dużych Rodzin, tam gdzie dzieci jest ponad trójka, rozmawialiśmy w latach 2018-2019. Mamy publikacje, z których wynikało, że dla tych także rodzin był kredyt niedostępny dotychczas na mieszkanie. Między innymi problemem był wkład własny, to też zostało załatwione jeszcze wcześniej ustawą, ale później wzmiankowaliśmy i postulowaliśmy już w roku 2019. W naszej książce jest postulat, że najważniejszym problemem jest, żeby kredyt miał stałe oprocentowanie. I właśnie to rozwiązanie odmieniło ten rynek też kredytów. To jest najważniejsza dla mnie zmiana, że teraz kredyty zaciągane na 2%, czy może będzie za chwilę jakaś propozycja rządu innego procentu, ale ważne, że to będzie już kredyt na stałe oprocentowanie, tak jak jest to w Europie Zachodniej, gdzie ludzie przez 20-25 lat spłacają owszem te kredyty, ale nie mają żadnego ryzyka, że z dnia na dzień na przykład rata wzrośnie dwukrotnie więcej i nie będą mogli koniec z końcem związać, jeśli chodzi o miesiąc do miesiąca. Więc ten program jest wstrzymany, bo w tamtegoroczne pieniądze się wyczerpały chwilowo. Myślę, że BGK
tutaj ogłosił faktycznie, że nie będzie teraz przyjmował wniosków, ale czekamy na ruch nowego rządu. Tutaj są ponoć opracowywane rozwiązania, które będą w jakiś sposób też uwzględniały propozycje tych ugrupowań tworzących nowy rząd, ale wierzę w to, że taki program o stałym oprocentowaniu dla młodych będzie dalej kontynuowany, bo on jest niezwykle potrzebny. Panie profesorze, ale niestety widzimy, że te dopłaty do kredytów, no owszem, zwiększyły szanse na posiadanie własnego mieszkania, no ale jednocześnie wywindowały ceny nieruchomości. Te ceny naprawdę są wysokie. I nowy rząd planuje wprowadzić nowy program, 0% kredyt. Czy to nie doprowadzi do tego, że te ceny nieruchomości będą jeszcze większe? No, szanowni Państwo, Panie Redaktorze, propozycja zerowego oprocentowania dla tego kredytu jest dla mnie faktycznie takim rozwiązaniem, który był zgłoszony raczej na potrzeby kampanii wyborczej, gdzie jedno ugrupowanie mówi 2%, no to drugie chce go przebić i mówi ja jeszcze niżej. Licytuje i zapowiedziało 0%. Natomiast program 2% dla mnie jako ekonomisty ma głęboki sens w takim kraju jak Polska, co zawsze podkreślam, dlatego że cel inflacyjny w Polsce to jest 2,5%, a więc stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości, wrócą do poziomu właśnie około 2%. A co to oznacza? To oznacza, że rząd polski wtedy nie będzie musiał właściwie nic dopłacać do takiego programu jak kredyt 2%. Natomiast jeżeli ktoś zmieni ten program na kredyt 0%, no to istnieje niestety potrzeba wiecznych dopłat do takiego kredytu. A to nie jest tak, że my podatnicy chcielibyśmy do jakichkolwiek rozwiązań tak długo dopłacać. Dlatego myślę, że to jest ta propozycja 0% na potrzeby kampanii wyborczej zgłoszona, ale za chwilę jak usiądą nad tym specjaliści i zaczną właśnie szukać tej części wspólnej z propozycji tych trzech partii tworzących nowy rząd, to wszyscy jednak dojdą do wniosku, że 0% to jest po prostu propozycja nierynkowa. O to chcę też podkreślić, bo propozycja kredytu bezpiecznego 2% jest bezpieczna i rynkowa. W niedalekiej przyszłości, tak jak mówię, spodziewamy się obniżki stóp procentowych i wtedy rząd, czy jakikolwiek nie będzie rząd polski, nie będzie musiał dopłacać w ogóle do tego programu, a program będzie dalej bardzo dobrze się rozwijał, bo to jest program kredytu o stałym oprocentowaniu. Oczywiście 0% to jest też stałe oprocentowanie, no ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli dzisiaj zabrakło tych pieniędzy przy propozycji 2%, no to ja się martwię, co będzie właśnie, tak jak pan redaktor też mówi, i z cenami, które będą jeszcze bardziej windowały, bo o co tutaj też chodzi? Chodzi o to, że te ceny poszły tak w górę w tych pierwszych miesiącach, bo jest to po pierwsze pierwszy raz w Polsce możliwość dostępu do kredytu na stałe oprocentowanie, no i na niskie oprocentowanie, bo 2% i stałe oprocentowanie, no to jest takie optymalne rozwiązanie, które każde małżeństwo, każda rodzina oczekuje, jest to najlepsze rozwiązanie na zakup własnego M. Natomiast 0%, no to oczywiście, że tutaj będzie jeszcze większe staranie się ze strony tych, którzy będą mogli złożyć taki wniosek. Za wszelką cenę będzie próba pozyskania w krótkim czasie, a właśnie to, o czym mówimy, potrzeba jest takiego rozłożenia w czasie tej propozycji. Ja bym był za tym, żeby przydzielić komuś prawo do takiego kredytu, ale powiedzieć, dobrze, możesz ten kredyt wziąć z banku nie w tym roku, możesz go wziąć za rok. Już masz pewne, że masz prawo do tego kredytu, a weź go wtedy, kiedy będziesz dopiero już mógł rozpocząć albo znajdziesz tą nieruchomość w normalnej cenie, a nie zawyżonej. I to wtedy też spowoduje, że i ci deweloperzy nie będą tak bardzo śpieszyć się ze sprzedaniem czegokolwiek, co na przykład już dopiero zaczynają budować, tylko będą sprzedawać to, co jest na przykład już wybudowane, ukończone i sytuacja wróci do normy. Bo tak, podwyżki cen w moim Krakowie tutaj, jak dzisiaj się zapoznawałem z danymi, to są najwyższe podwyżki, bo blisko 29%, nawet więcej aniżeli w Warszawie. To jest to problem, także cieszę się, że nowy rząd też ten problem zauważa i być może trzeba zmienić lekko te rozwiązania, ale żeby zmieniać z 2% na 0%, to jako ekonomista, przepraszam, ale za nierynkowymi rozwiązaniami nie jestem i może trzeba się po prostu usiąść i zgodzić, że to była propozycja wyborcza, a że warto pozostać przy 2%, natomiast można zmienić właśnie warunki przyznawania, ale bardziej w stronę zapewnienia tych, którym te kredyty powinny być udzielone, że nie stracą tej możliwości ani dzisiaj, ani w przyszłym roku, bo program jest do 2027 przewidziany przynajmniej na razie.
Skoro mówimy o rosnących cenach i pan profesor wspomniał już o celu inflacyjnym, to pytanie, jak może kształtować się inflacja w tym nowym roku i jakie znaczenie też będą tutaj miały te ustawy osłonowe, jeżeli chodzi o ceny energii, ceny gazu, no bo zamrożenie tych cen będzie przynajmniej na razie tylko do połowy roku. No i to ma decydujące znaczenie dla inflacji w przyszłym roku. Ja jako ekonomista stwierdzam, że to niedobrze, że ten cel jest, że te zapewnienia o zamrożeniu cen energii i VAT na żywność nie na cały rok 2024, bo to pomogłoby nam, ekonomistom, zaplanować właśnie to, co się z inflacją może dziać w przyszłym roku. I dlatego wydaje mi się, że to też spowodowało zatrzymanie obniżek stóp procentowych, przecież tak bardzo potrzebnych właśnie między innymi tym, którzy mają już kredyty zaciągnięte i którzy za chwilę będą chcieli zaciągać te kredyty, no bo jeżeli nie będzie tej dopłaty, to ja przypomnę naszym widzom, że dzisiaj taki kredyt na mieszkanie to jest oprocentowany powyżej 8% i naprawdę mało kto może takie oprocentowanie udźwignąć i taki kredyt wziąć na swoje barki, do swoich budżetów domowych, bo rata wtedy wynosi miesięczna grube tysiące złotych. Jest to kilka tysięcy, 3-4 i więcej. Oczywiście wszystko zależy od warunków takiego kredytowania, więc inflacja ma tutaj bardzo duże znaczenie, ale jest szansa, że ta inflacja zacznie spadać. Jeżeli zobaczymy, że te osłony co prawda na pół roku pracują i że inflacja jednak się będzie zmniejszać, na co ma ogromny też wpływ ceny paliw. I te ceny paliw też mnie ostatnio znowu trochę cieszą. W Krakowie wczoraj widziałem na kilku stacjach 6,19. Proszę Państwa, to jest tylko 20 groszy drożej niż słynne 5,99, które było tak krytykowane i uznawane za niemożliwe. Dzisiaj w normalnych warunkach rynkowych w Krakowie widzę benzynę po 6,19 i dobrze. Jeżeli będziemy mieć taką tanią benzynę, to jest bardzo ważny czynnik wpływający na inflację, to ta inflacja w przyszłym roku zacznie się obniżać i stopy procentowe będą mogły być obniżane. Ważne też jest w tym wszystkim, co zrobią Amerykanie. Wsłuchujemy się w Fed, w komunikat Fed. Ostatnio był dość gołębi ten komunikat. Może nie powinienem używać tego sformułowania. Ostatnio był komunikat, który mówił o tym, że w Stanach Zjednoczonych być może wcześniej zostaną obniżone stopy procentowe, aniżeli wcześniej zapowiedziane połowa roku 2024. Jeżeli tak by się stało, a ja przypomnę, że Amerykanie teraz mają na 5,5% te stopy procentowe, my mamy na 5,75 i według mnie osobiście, jako ekonomista, uważam, że Rada Polityki Pieniężnej ma poważną granicę tego 5,5%, bo jeżeli zejdzie poniżej, to to bardzo wpływa na osłabienie złotego, który dzisiaj się ma bardzo dobrze. To jeżeli Amerykanie by jednak poszli wcześniej z obniżaniem stóp procentowych, to i Narodowy Bank Polski miałby większą przestrzeń do też dalszego obniżania stóp procentowych, ale jeżeli, proszę Państwa, obniżka VAT-u i zamrożenie cen energii zostanie tylko i wyłącznie do połowy roku, to z dniem 1 lipca może być skokowy wzrost cen tychże elementów, bardzo ważnych elementów wpływających na inflację, a to wydźwignie inflację do poziomów naprawdę zatrważających, niedobrych, może 7-8%, może być jeszcze więcej. I to by było takie cofnięcie się tego, bym powiedział, dobrego prowadzenia polityki pieniężnej w roku minionym, 2023, bo to jednak obniżka inflacji z 18,4 do tych ostatnio poziomów 6,5%, to jest jednak dla naszej gospodarki dobra sytuacja, bardzo dobra, i to bym powiedział, że jest to sukces i rządu, i Rady Polityki Pieniężnej. W tym wszystkim jeszcze w roku 2023 jest dla mnie ważne, żeby była współpraca rządu polskiego, rządu Rzeczpospolitej Polskiej z niezależnym Narodowym Bankiem Polskim. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że coś takiego jak wakacje kredytowe, to też jest element, który wpływa na inflację i na sytuację budżetów rodzinnych. Coś takiego jak właśnie zamrożenie cen, ceny paliw, a więc polityka tego głównego czempiona Orlenu, który uważam, że dobrze chciał dla polskiej gospodarki, jeżeli ze wszelkimi siłami stara się, ażeby te ceny na naszych stacjach benzynowych były możliwie jak najniższe. To dla polskiej gospodarki jest znaczące, ważne nie tylko dla inflacji, ale też dla w ogóle rozwoju gospodarki i to jest ważne w doganianiu, w rozwoju gospodarczym gospodarek zachodnich, a tutaj nam bardzo dobrze jak dotychczas szło.
Panie profesorze, na koniec chciałbym zapytać jeszcze o walutę euro, bo wraz z nowym rokiem ponownie pojawiła się ta dyskusja, czy przyjąć walutę euro, czy jej nie przyjąć. Zwolennicy zmiany waluty mówili w ostatnich miesiącach tak: wysoka inflacja była w Polsce, a niska w Europie Zachodniej. To pokazało, że euro bardziej się opłaca. W nawiązaniu właśnie do naszej rozmowy o inflacji, czy rzeczywiście taki argument ma sens? Absolutnie nie, bo podam inne przykłady. Litwa, Łotwa, Estonia miała inflację, a mają tam euro. Ponad 20% i Europejski Bank Centralny absolutnie nie oglądał się na ich interes i dla nich na potrzebę podwyższania stóp procentowych tylko przez wiele miesięcy w odniesieniu do tego, co Polski Narodowy Bank Polski na przykład robił. Utrzymywał stopy procentowe przy tak dużej inflacji w tych krajach na niskim poziomie 1-2% na przykład i nie zamierzał podnosić przez długi czas. W związku z powyższym ta sytuacja pokazuje mi jako ekonomiście i potwierdza, że gdy Polska by znalazła się teraz w strefie euro i gdy mieliśmy tą inflację na poziomie 18,4% w tym piku, to absolutnie to nie byłoby żadnym argumentem i nie byłoby to brane pod uwagę przez Europejski Bank Centralny, ażeby właśnie podwyższyć odpowiednio stopy procentowe. Tylko te stopy procentowe, które nasz Narodowy Bank Polski podniósł do 6,75, byłyby wtedy 1-2% i ta inflacja mogłaby poszybować w górę jeszcze bardziej, a za inflację faktycznie płacą wszyscy Polacy, wszyscy mieszkańcy danego kraju poprzez utratę wartości swoich majątków, swoich oszczędności, a przede wszystkim poprzez drenowanie portfeli w codziennych zakupach, bo inflacja 18%, inflacja 20%, tak jak mówię, była w Litwie, Łotwie, Estonii, no to któż za to zapłaci? Zapłacili obywatele tego kraju przy codziennych zakupach, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast to jest jeden tylko z elementów. Drugi element, który powoduje, że absolutnie nie jestem za tym, żeby dzisiaj w Polsce wprowadzić euro, to są właśnie sytuacje z COVID-19, gdzie przypomnę, gdyby nie możliwość zadziałania tak, jak zadziałał Narodowy Bank Polski wspólnie z rządem, gdzie z dnia na dzień zatrzymane zostały zakłady pracy, restauracje, punkty usługowe, gdzie z dnia na dzień nie było pieniędzy na wypłaty, nawet tych owych 2000 zł na pracownika, które było taką standardową dotacją i wsparciem dla przedsiębiorstw, dla pracowników, to mielibyśmy głęboką recesję, głębokie bezrobocie w ciągu kilku miesięcy i zapaść gospodarczą, z której wychodzilibyśmy jeszcze do teraz albo jeszcze kilka lat dłużej. Natomiast mając niezależny Narodowy Bank Polski, czyli bank centralny, mogliśmy zachować się w sposób możliwie najlepszy dla polskiej gospodarki, ażeby ona nie została zatrzymana w rozwoju i nie popadła w ogromną recesję. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest to, że właśnie trzeba mieć swoją własną walutę. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, póki Polska jeszcze nie jest na takim poziomie rozwoju jak Niemcy i Francja, to posiadanie własnej waluty bardzo nam pomaga stymulować naszą gospodarkę i dopędzać gospodarki Europy Zachodniej poprzez właśnie dostosowanie tej polityki pieniężnej jak najbardziej dla potrzeb naszej gospodarki, a nie jesteśmy uzależnieni od jakiejś ogólnej instytucji Europejskiego Banku Centralnego, który nie patrzyłby tak bardzo na interesy polskiej gospodarki i potrzeby polskiej gospodarki w zakresie tej polityki pieniężnej, czyli przede wszystkim ustalenia tych stóp procentowych, tylko patrzy na większość tych gospodarek, a większość tych gospodarek to gospodarki Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoszech. No więc tego nie można utracić w tej chwili, bo nie dopędzimy tych gospodarek, tylko zostaniemy na tym poziomie niższego rozwoju gospodarczego, a te kraje, które dzisiaj de facto rządzą decyzjami Europejskiego Banku Centralnego, nie będą się oglądać na interes Polski, tylko będą oglądać się na swój własny interes. Dlatego nie teraz i ja nie wiem, czy kiedykolwiek w przyszłości, bo raczej bym dążył do przemyślenia strefy euro, zasad jej funkcjonowania, aniżeli rozważania wejścia tak dużej gospodarki, jaką jest Polska, bo przecież Wielka Brytania, Szwecja, Dania nawet, to mniejszy kraj, to są kraje, które miały możliwość, a nie weszły do strefy euro, więc to dowodzi na to, że absolutnie wejście do strefy euro nie jest panaceum na przykład większy wzrost gospodarczy. I ostatnia rzecz. Sprawdziłem dane. Musimy kończyć, panie profesorze. Niestety, no więc niestety. Kraje, które tylko dodam, które weszły do strefy euro, miały de facto niższy niż Polska wzrost gospodarczy po wejściu do tej strefy euro, a więc ten element też w tej dyskusji należy obalić. Niestety musimy kończyć. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję. Panie Psienisko.
Dobranoc. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.